Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Sterki. Jestem z nim. Tak, jest ze mną siostra. I po chyba ponad półrocznej przerwie widzimy się w grze Children of Morta. Jeśli kogoś zastanawia, dlaczego tak było, a to już powód jest taki, iż... Historia życia. Gdyż, ponieważ dlatego, że... Najprościej w świecie przerzuciłem Mortę sobie z grobszy pustki do dobrych starych gier, gdyż w grobszy pustce nie działało, a jak już zdobyłem je na dobrych starych grach, to najprościej w starych grach galaktycznych. Tak, tak. Tak, tak. Galaktycy dobrych starych gier, przepraszam bardzo. No ale kontynuując, no to... Jakoś tak zapomniałem o tym, a dzisiaj sobie przypomniałem, to siadam, nagrywam i ze mną siostrę i kontynuujemy. Jedną wadą tego wszystkiego jest to, że my niestety musimy wszystko robić od początku. Jestem świeżo po samouczku, więc... Jeśli mieliśmy jakieś większe postępy... To one się usunęły. Tak, niestety. No. Ale nie jest wielki problem, bo z tego tam dużo nie zrobiliśmy. Tak czy jak jestem. Klikaj siostrę, żeby dołączyć. No i wybieraj swoją łuczniczkę, chyba chcesz mi ukraść Jochna. Nie. Mój Jochn. Ja... Aż mi się przypomniała piosenka. Jaka piosenka znowu? Z Finasza i Ferba. Okej, nawet nie wiem o co chodzi, ale ja nie mogę pomijać. Celestial shard. Chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary. It would be the Bergsons' lifeline, a tether to pull them back. Mówiłem, że Bergsonów. Mówiłem ci to. Fateful whisper. Jochen Bergson. Jochen. Nie John. Jochen. Tak, Jochen Bergson. No i się zaczyna. Oczywiście to będzie chyba to takie podejście bardziej samouczkowe, jeśli nie byl to pierwsze znowu. Ja nie pamiętam. Ale jakoś musimy sobie poradzić, dam radę. A przy okazji, jeszcze jedna rzecz, siostra. No? Jak już mamy grać tak dalej, Morta z ciemną grą, żeby dobrze widziała, musimy zrobić cięcie i przystosować otoczenie nasze, wiesz, do nagrywania Morty. Wiesz, na czym będzie zasłonić się okno może? Będziemy musieli cię zrobić, bo inaczej będzie skrzypieć. Tu mamy informację o tym, jak działa Linda, ale mówię, spotkamy się za chwilę, po prostu musimy... No muszę rozjaśnić monitor trochę, mój monitor się trudno rozjaśnia, po prostu muszę trochę przyciemnić otoczenie, przesunąć rolet, więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, wszystko przystosowane. Jesteśmy, ja się nauczyłam pisać. Tak, siostra pamięta już znowu, jak się gra i... Mam nadzieję, że pamiętam, co się robi tutaj, jak się robi. Cicho, siostra. Piu. Dobra. Ostrzegam, słyszę nie wrogów, będzie. Słyszę wrogów. Dziam. Okej. O, odłamek, mój odłamek, mój. Tak, to nie będzie poważna rozgrywka. O, patrz, twoja ulubiona rybka. Siostra, proszę cię. Muszę. Proszę cię, nie wiem. Po prostu nie dosyć, że zagłuszasz mnie, to jeszcze wszystko zagłuszasz po prostu swoim. O, dobra, seria 11. Nie przerywajmy, jej. No niestety się nie udało. Ale mam i tak pieniądze na przyszłość. I tak, teraz jeszcze jedna tylko rzecz. No niestety wszystko mam na początku, tak samo podpowiedzi. Wszystko po prostu się zdecydowało. Ale nie oznacza to oczywiście, że nie pamiętam co i jak. I od razu mówię, dzisiejszy odcinek będzie może nawet mocno przycinany, jeśli będziemy mieli jakieś nieudane przygody czy coś. Bo chciałbym po prostu pokazać w końcu nowe postacie. Właśnie, siostra. Takie pytanie, ostatnio odblokowaliśmy następną postać, czy nie? Nie. Wiem, że na pewno nie odblokowaliśmy mojej ulubionej postaci, ale... No, tego nie odblokowaliśmy, jej nie. No tej postaci na pewno nie. A właśnie, i tam jeszcze do góry było przejście. Jak tu mamy dalej, to chodź wiesz, tam w bok, żeby sprawdzić, co tam jest, się dzieje się. Hyc. O, moje trup, mój trup, mój trup, mój jaki fart! Przedmiot, albo challenge. Nie. A prize awaited the fortuitous. There was only pain for the unfortunate. Niestety. Niestety trafiliśmy na wrogów. Umieram. Nie ty. Ja też. No naprawdę. Aż tak dawno nie graliśmy, że tak źle nam idzie. Tak. Jakaś masakra. Ale tak, ja bym się z nim przejmował szczególnie. Nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Jeszcze nie umarliśmy. Tak, to jest jedna rzecz, a druga przecież z czasem znowu się naumiemy. Oby. Zawsze jest tak, że jak grasz, to się naumiesz. Wiesz, ja gram...
Ja gram od dawna w League of Legends, a do dziś się nie umiałam, więc no. Ale ty rzadko grasz. Jedyna postać, którą jakkolwiek umiem grać, to Gumiś. Zwana jako Yumi. Zobaczcie ten kaszel. A, przy okazji udało się. Jak się ulepszało moją postać? Klikasz ten przycisk na padzie i tam który, ten wbierasz. Ten, tylko najpierw ja muszę właśnie siebie też ulepszyć. Oczywiście, gramy na padach od X-Klotsa. One. X-Klotsa 1, a nie one. Dobra, co mógłbym tu ulepszyłem? Nie skrzyp siostra, próbuję. Teraz ty ulepszaj. To jest umiejętność? To jest twoja umiejętność pod Y, a tam masz jakieś bonusy inne. Tego nie chcę. Na razie chcę umiejętność. Dobra, popatrz, twój ulubiony kwiatuszek wybuchający. Jestem kwiatuszek, kwiatuszek. Proszę cię, bez takich. Musiała. Nie, nie musiałaś. Musiałam. Dobra. Ja tą grę kocham. Tak ją kocham, że nawet jej nie przeszedłaś. No bo nie umiem. Masz pasa, że odskoczyłem od tego wybuchu. No nie mam ja. Wiecie co, może... Wiesz co, może opowiadajmy trochę o grze albo o czymś innym podczas tego, jak będziemy... Nie, nie ma sensu. Co to? Następne dwa trafienia zostaną zignorowane na wejściu. A, i to raz na jakiś czas, dobra? Bo póki co widać, komu idzie lepiej. Poza tym, chcę sobie nie poradzić, jak mnie pokonają. A, dobra, czyli to jest tymczasowy tylko wzmocnienie. Nie jest tak, że no, wiesz, nie trwa, dopóki dwa ciosy mnie trafią. Szkoda. A tak jak krzynka. Krzynka! Co tak mało tego żłota? Ja chcę więcej. Może dzisiaj sobie trochę nie ma. Siostra, bez takich, naprawdę zawsze starasz się planować, co będziemy robić. Ja tak myślę, wnioskuję może, no. Myślę. Proszę mnie, wnioskuję o tym, co ty na swój kanał zaczniesz rzucać, a nie o tym, co ja mam tu robić. Tu znajdź mi moje coś. Nie, zgubiłem. Ja też nie. Samo, jak zwykle. A zresztą, starczy tych kłótni. Dobra, moje. Serio, tylko złoto. W sumie dobre i to. Ja nie wiem, gdzie to jest. Co mówisz? Ja nie wiem, gdzie ta moja umiejętność idzie. Tą stronę, w którą patrzysz. Na wroga, jeśli nie, to na maksymalny jej zasięg. Jest tak źle, jakbym się spodziewała. Miała być źle? Przecież wiesz, że ja trochę umiem grać w takie gry. Ale zobacz, mi też nie najgorzej idzie. Grasz uczniczką. Ja ciągle żyję, ty się nie zbliżasz do wrogów. Ty się dziwisz, że ty nie umierasz? Wiesz, zazwyczaj umierałam. Zazwyczaj to ty grałaś innymi postaciami. Niekoniecznie. Oj, koniecznie, koniecznie. Na początku zawsze Lindę grałam. Tylko ten początek nie trwał długo. Idź, mam ci dobrze przypomnieć. No tak, bo ciągle umierałam. No, bez takich, proszę ci, siostra. No, trzeba jakoś zapełnić no, tą chustkę egzystencjalną. Tą egzystencjalną? Co to jakieś durnoty kładasz? No bo nic nie opowiadamy, tylko się skupiamy na tym, że gramy. No i przydałoby się jakoś jak tą... nie opowiadam, przecież ciągle coś mówię. Dobra, to umieraj sobie teraz. No. Nie ma tak biegać w kółko, zamiast próbować sobie poradzić. Standardowo. Cicho! To się nie zdarzyło z tego. Brawo. Jestem z siebie dumny, nie umarłaś od podstawowych przeciwników. No, też jestem z siebie dumna. To teraz chodź zwiedzać. Nie ma nic. Albo mi się wydaje, albo na tej serii nie mówimy, co się dzieje na ekranie. A po co? Przecież ludzie to widzą. No tak, ale w Spiritfarerze choćby to się mówi. No, bez przesady. Nie porównuj jednej do drugiej. Dobra, dobra. O, co to? Udało ci się znaleźć port. Serio to wszystko? Coś za prosto. Jak nie mówisz. Chodzi coś za prosto, tylko serio to wszystko. Przedmiot mój przedmiot mój. Energy flowed around the room. Before the hero, aha. No może sobie wziąć, ja byłem coś lepszego. Tak z tego nie zap... I tak o tym zapomnę. Wiem.
No to do poziomu drugiego. Może jeszcze dzisiaj się uda przejść do drugiego poziomu. Pierwsza siostra znowu mówi za cicho. Może zaczyna szeptać. A druga sprawa, nie przesadzasz? Nie. Tak dobrze idzie. Słuchaj, zostało nam 20 minut odcinka, bo mówię, ja chcę, żeby to max było pół godziny, nie, znowu 50 minut. Już mamy 20 minut? 10, więc mówię, że zostało 20. Więc nie sądzę, byśmy zdążyli tak daleko dotrzeć w 20 minut, kiedy 10 minut nam zajęło w sumie przejście pierwszego poziomu. Pamiętaj, że każdy kolejny jest coraz dłuższy i trudniejszy. Poza tym, no, i żebyśmy sobie mogli dać radę, potrzebujemy mieć efekty, które się odblokowują z czasem. No, to tyle. Dziękujemy za oglądanie. Jakie dziękujemy za oglądanie? To tyle, jeśli chodzi po prostu o to podejście. No, ty ja sobie nie poradzę. No. Began to slip away, wondering if this was death. The Bergson began to slip away, wondering if this was death. Ciąg się powtarza. Dobra. 9 minut 20 sekund, leczone zdrowie tyle, zdobyte klinicy tyle. Zdobyto morwa 274. Mało. Za mało. Ale zaraz będziemy mieli tak czy jak już opcję kupienia czegoś. O, nie macie. Widzisz? No, i scenka piękna w naszym pięknym domu. As she heard John and Linda describe their foray, Jochen, nie John. The corruption had amplified the creature's wickedness, and no longer were they part of the harmony, the Rhea. With the new threats looming, Margaret asked Ben to prepare his workshop. He has to take charge of enhancing the warrior family's weapons and armor. Daj mi cokolwiek dobrego z tego wynikło. A teraz dawaj to. Dawaj to, póki szybko jeszcze mam ochotę, to dobra, fajnie. Uncle Ben reached out to the familiar warmth of the forge. If they were to reach the top of Mount Morta, their equipment would need to be of the highest quality. Dobra, fajnie tylko. Dobra, dobra, fajnie. I muszę niestety ulepszyć pancerze. Nie ma, że nie chcę, muszę. Ale... mogę ulepszyć jeszcze trochę prędkość chodzenia? Albo broń? Dobra, nie możesz chodzenie. To mogę delikatnie zwiększyć obrażenie. Czemu jeszcze nie mam najlepszych rzeczy? Gdzie to jest? Bo to? Nie. Gdzie jest ta funkcja najlepsza? Dobra, chyba ona była gdzie indziej w takim razie. Ale okej, mam ulepszenie, chura. Możemy znowu wracać. Teraz będzie trochę łatwiej, bardziej easy, jak zwał tak zwał. Pobijemy o 1,5 obrażenia więcej. Ja mam swojego Jochna. No wiadomo, kto kim gra. Siostrę ma uczniczkę o imieniu Linda. Przydałoby się w sumie coś na kanał wrzucić. To wrzucę, ja nie marudzisz. Wiesz, że nie mogę. Przecież masz jakiś zapas zrobiony, którego nie chciał ci wrzucać. Dobra, to wrzucę. Dobra. No przydałoby się. Jeden odcinek na miesiąc. Nie, bez przesady. Dobra, na rok. Nie da się określać systematyczności. To już zależy od tego, jak ty chcesz, jak to będziesz robić. A pamiętaj, że jednak ty sobie nie radzisz systematycznością. Tak, ja jestem tylko świadoma. Dobra, mniej z tym. Nie mam kryształa, chcę skrzynkę otworzyć. Co ja mam zrobić? Daj kryształa. Czekaj, co tu jest? No krzynka, nie mam kryształa. A. Nie, to. Dobra, to trzeba tu wrogów przyciągnąć. Dobra, są wrogi, są wrogi, są wrogi. Dobra, dobra robota, siostra. Dobrze to zauważyłaś. O, level up. Ale nie zajmuj się level up, bo musimy znaleźć więcej wrogów. Nie strzelaj, musimy ich zabić tam, szybko. Dobrze, że to zauważyłeś. Widzisz? Nie jestem. Brawo, ślepa. Siostra. Co to? Czas zadaszczenie pocisków w różnych kierunkach podczas otrzymania ciosu. Dla mnie, bo to jest podtrzymanie ciosu.
Dobra. Grzeczna siostra. Bardzo grzeczna. Okay. Co tu mamy? Jakiś sklepik czy co, że znowu niebieskie? Nie, niebieskie to były takie wydarzenia jakby. Najczęściej. Więc może babcia w końcu blokuje nam jakąś nową funkcję. Nie. Held a gift. Two hit ferocious creatures. It was the lady. Udało się tym razem. Co my tu mamy? Kasza. A na pewno czas staje się odporny na wszystkie obrażenia. Tylko to jest niestety jednorazowe, więc no. Bo ja zapominam o takich rzeczach. Wiem, siostro, że zapominasz. Przy okazji idziemy z kryształem dalej, czy otwieramy skrytkę tutaj? Jak uważasz? Wiesz, że ja lubię otwierać skrytki. I pewnie będą same śmieci. Wow. Co to jest? Aha, a to jest stworka, który będzie walczył wręcz. Trochę nie kończy najlepiej dla ciebie, ale zbieraj stworki. W ten sposób masz szansę na przeżycie, kiedy ja umrę. Chodzi o to, że na przykład jak nie zauważę jakiegoś wroga i będzie chciał mnie bić, zabić, to on mnie może obronić. Tak, tylko pamiętaj, że on bije wręcz, więc właśnie musi być wróg, który bardzo blisko ciebie jest. Dlatego... Ale dobra, mówię, stworki możesz sobie zbierać. Dla mnie nie problem. A dobra, on wychodzi naprzód nawet pomagać. I to nie ma różnicy, kto, jak, gdzie, kiedy zbiera te stwory. O, ale czuję, że to podejście może być dużo lepsze. Głównie dlatego, że mamy już przedmioty bardzo przydatne. Ja jak otrzymuję obrażenia mogę mieć piórę wrogów. Ty, siostra, masz coś, co ci będzie ratowało przed może śmiercią. W sumie to na pewno ci będzie ratowało, będziesz mogła uciekać przed wrogami, a on sam będzie w tym czasie atakował. Hyc. Dobra. Dawaj, Jochen, udowodnij swoją potęgę. No. Dobra. Dobra robota. Sądzę, da się gdzieś zobaczyć teraz, ile morwy? Chyba nie. Dobra, ta szybko mapa. Tak. Nie zwiedziliśmy się całego... 187. Pokoju. No tutaj się dalej mi chodziło... A właśnie, masz pozioma do rozdania. Ja też w sumie, tylko że nie możemy ich rozdać? Czy możemy? Nie, ty możesz jeszcze, ja nie mogę. Ja. No może wziąć sobie tam opcję. Wiesz. Możesz teraz chodzić i się szczelać przez chwilę. Ja już to wcześniej mogłem robić. Brawo. Już się zaczyna mój poziom umiejętności. Nie mamy diaksza znowu. O, dobra, są przeciwniki. Już się zaczyna moja prawdziwa natura. Tak, zaczyna się niestety. Nie ma nic. Znowu. Znowu mi chodzi jedna piosenka po głowie. To niech ci chodzi piosenka po głowie. Wiesz jaka? Czy chodzi ci o skarpety? Tak. Co byś się często piosenka o skarpetach chodzi po głowie? Tak, fajna piosenka, jakoś nie chcesz sama doświadczyć tego, o czym oni tam śpiewają. Chociaż niejednokrotnie cię na to zapraszałem, zachęcałem. Powiedziałam, że mogę na rytykę przyjść. Dobra, mniejsza z tym. W razie może skupmy się na... Brawo, jesteś już na równym poziomie, co ja. Teraz jeszcze tylko jeden poziom będzie można już. Wracamy, nie możesz lepszy przetestować, trzeba dwa punkty. To tak szybko, wracamy, trzeba otworzyć skrzynkę. Boże, ciągle mi chodzi ta piosenka. To zacytuj sobie tekst. Gdy wyruszymy, to skarby, amulety. To miecze i kostury, pierścienie, złote skarpety. Co to jest? Zmień każdy boski relikt, którego użyjesz na losowy inny boski relikt? Nawet nie wiem, o co chodzi, ale... W sensie, jak tego użyjesz, to wszystkie boskie relikty się zmienią. A, dobra, czyli ty... Nie, dobra, weź to sobie. Może się kiedyś przydać. Tak, może się kiedyś przyda. A póki co idziemy naprzód i liczmy na to, że się uda lepiej. Przy okazji musimy jak nic ulepszyć prędkość chodzenia. Tak. Jak nic trzeba będzie, chociaż obrażenia bardziej, moim zdaniem, nadal. Jednak prędkość chodzenia fajna sprawa, ale no, obrażenia pozwalają mi stać i robić siek. I nic więcej. A ksiekam nic więcej nie robię, co tak czy tak jest potężniej. A i w ogóle tak jeszcze jedna rzecz. Widzicie tutaj tak jakby, nie wiem jak to nazwać, coś a la fontanny, które są oblane fioletowym glutem? Widzę raczej. No to właśnie, jak powiem szczerze, dopóki tego nie odblokujemy, bo to jest coś, co się odblokowuje, tak zaspoileruję delikatnie, to będziemy mieli naprawdę trudno. A jak to już odblokujemy, to będzie fajnie. Chodź, siostra. Nie.
O, co się dzieje się? Pilgrims, once lost in cavern mazes, are now trapped. Their poor families forever looking forward to a return. Walka z drogami to happen. Liczyłem na to, że może znajdziemy tej właśnie już babcie, która odblokuje nam jakąś nową funkcję. Ale nope. No po co? A, dobra, to jest zejść już niżej. W takim razie, najpierw przedmiot, co jest? Czas na ogłoszenie atakiem głównym, ja biorę. A ty bierzesz. Bo jednak ja jestem bliżej wrogów, więc mi się to bardziej przyda. Zobaczmy, przecież nie zwiedziliśmy mapy. No, siostra i tak bym to zrobił. Wow, nie. Wszystko jest dokładnie zwiedzone? Serio? No. A to jedziemy w dół. Sam w sumie złazimy. Spadamy w dół. Chociaż spadanie w dół to jest pleonazm, jesteś mocny. Siostra, proszę cię. Nie byłabym sobą. Ło, szczęka. Komnaty Anaidy. Mesmerizing in their magnificence or to be found at the end of a long road. And a hero never knows. Bohaterowie nigdy nie wiedzą. Po co tu mówisz? Przecież tam jest narrator teraz. Po polsku. Po angielsku, no ale jak jest narrator, to się nie wtrąca w gadanie. Dobra. No to pora zwiedzać dalej. I przekaz jeszcze jedna rzecz. Ja ten swój relikt ciasto zostawię na bossa. No, okej. Po prostu czuję, że to może być idealne rozwiązanie, żeby właśnie pokonać tego bossa. Pamiętasz, co to jest? Bo ja pamiętam. Nie pamiętam, jaki boss, ale pamiętam. To jest boss. Taki grak przystało. Super. Brawo ja. Będę musiała sobie polamić. Pierwsze, znowu za cicho mówisz, bo szepczesz, a będę musiała sobie polamić jakąś grę tego typu. A po drugie chcesz, to strzelam, przecież nic się nie broni. Tylko poleć mi na to. Wiesz, jak miałbym ci polecił. Doskonale wiesz. Tylko problem polega na jednej, no, jeśli chodzi o... Już się plączę. Problem w tym, że tej gry nie posiadamy. No klasyka gier tego typu. To już wiesz, o jaką chodzi? Nie. Można powiedzieć grę, która ten cały gatunek rozpowszechniła trochę. Tak zwany Isaac. Aha. Prędzej... No, jest grą bardzo skomplikowaną, trudną w ogóle, ale... Ja w Isaaca bym nie dała rady. Jest skomplikowany przez multum przedmiotów, ale moim zdaniem to jest gra, która jest dobra, jeśli chcesz się przyzwyczaić i nauczyć grać w takie gry. Tu się muszę z tym zgodzić, z tego co widziałam po Isaacu. A jest to naprawdę przyjemną grą, nie miałem okazji powiedzieć szczerze, siostra, kiedyś zagrywać się, kiedy znajomy udostępniał mi grę na Sztynie. Ale mówię, no niestety teraz nie mam. A poza tym wiem, że jest multum przedmiotów i jak się tego nie zna. Na pamięć albo nie masz jakiś strongny kick, to wszystko pokazuje, to łatwo się zagubić. Mamy trochę problemy ze zdrowiem. Jeszcze jest dobrze. Nie. Tak, 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 tak! Dziękuję bardzo, babciu. Dziękuję, babcia. To aid the guardians, this was the only thing Margaret silently whispered. No, proszę. To nam odblokowała. Dobra, szybkie chodzenie. I tak chodzę szybciej. No, ty jesteś dużo szybszym postacią od Jochna. A teraz chodź, jeszcze musimy zwiedzać. Gra pani nie jest taka zła, jak myślałam. No brawo. Nie jest zła, ale prawie umarłeś tak się. Ale i tak czy siak wolę na klawiaturze. Będziesz mógł może na klawiaturze, jeśli moja cicha myszka wróci, bo ta jest zbyt głośna. W ciemności na kołopie. Ale spoko, dam radę na klawiaturze. Boże, na padzie. Ja mówię szczerze, jak chcesz nam na klawiaturze, to musisz czekać, aż cicha myszka wróci. Co to? Rzuć bombę, która zadaje obrażenia od ognia. Czyli mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe. Nie, cię po prostu będę mógł jakiś czas z bombę rzucać. Dla mnie dobre, dla ciebie niedobre, ty zapominasz o tym. Boże, tam były kolby! Co to jest? Znacznie większa to krytyki. Nie ma co brać, szczerze. I tak na razie nie możemy chyba krytyków robić, jeśli możemy, to jest taka szansa, że coś się nie płaca. Dobra, bum! Aha, dzień bum, zostawiam przy sobie. Szybko ci się odnawia. No, bo to nie jest jakiś super przydatny przedmiot, jak się okazuje. Fajne, ale no... Powiedz, jak to ma się równe diagnozy z czymś, co daje ci aurę zadawania obrażeń elektrycznych? Nie patrz, ile miałam zdrowia. Wiedziałem. Ile? Dwa. Jeden. Myślałem, że dwa. Jeden. O, szynka!
Ej, co jest? O nie, boss. Jak ty go kiedyś nazywałaś? To jest taki boss, elitarny przeciwnik. No, czy tą bombą kiedykolwiek trafię? Dobra, w sensie go odciągać najdłużej jak możesz. Już go pokonałam. Brawo. Brawo? Jednak coś umiesz czasami zrobić. Wiesz, Gun, Geona przeszłam pierwszy poziom. Pierwszy? Pamiętam, jak będziesz chociażby do trzeciego dochodzić. Pierwszy poziom to jeszcze nic. Drugi to już jakieś nawet. Ale... Na drugim doszłam do bossa. No to nawet. Ale... Prawdziwy, moim zdaniem, sukces, jak na twoją skalę podkreślam, byłby, kiedy dojdziesz do trzeciego poziomu. Najpierw do bossa w trzecim. Dziękuję. Tamto już bym umarła. Nie wiem, gdzie jest aż tak źle, ale skoro to twierdzisz. Dobra, przy okazji, level up. I teraz pytanie. Czy chcesz zwiększyć to, czy co? Jak będzie tutaj. No i super, nareszcie mam już resztę rzeczy, tak. Cecha rodzinna, zwiększa maksymalne zdrowie wszystkich w rodzinie. Super. Ale powiem wam szczerze, to są moim zdaniem dużo lepsze rzeczy. Po pierwsze, tu jest szał, nie wiem jak on do końca działa. A, dobra, nie dostaje się obrażeń, ale to jest super. Dojrzały zapał, zwiększa pancerz Jochna. Jochna! Tak, Jochna, jak zwał tak zwał. Inaczej mówiąc, dostaje mniej obrażeń. Zejście do bossa! Jak? Jak do jasnej ciasnej? Możemy próbować swoich sił, siostra. Albo możemy jeszcze pozwiedzać. Ja bym próbował jeszcze pozwiedzać. Ja też. W ramach rozsądku i ostrożności oczywiście. Czyli nie na siłę, ile się da. Ale dopóki mamy trochę HP w nadmiarze. Jak już będzie krytyczniej czy coś, to wtedy... Wracamy. Najłatwiej mówiąc jojo, jakby to powiedział pewien youtuber, który oglądał. Jojo. Cicho. Ale tak by powiedział. Nie, tak by powiedział ten, z którym ten tekst... Ten, który wytworzył ten tekst oryginalnie. Ze swojej gębopaszczy? Tak. Może nie, gębopaszczy ma ten drugi. A ty masz też gębopaszczę. Wiem. A to głównie dlatego, że swego czasu też dużo go oglądałem i trochę przejąłem niektóre jego teksty. Niestety tak jest. Na przykład lamienie. Nie, lamienie tylko było wcześniej już. Tak ogólnie zawsze się, już od dawien dawna się mówi na kogoś, że on lamie, jeśli nie umie. Ale to nas pogłębiło. Ciebie najbardziej, mnie nie szczególnie, ale niech ci będzie. Dobra, i bum bum bum. Jest dobrze. Źle mi się umiejętności tutaj używa. Napadzie. Tutaj muszę powiedzieć. Oj. Nie jest dobrze. Jestem spowolniona. Jest bardzo źle, mogliśmy iść do bossa, ale nie. Zamiast tego zdecydowaliśmy się iść tutaj. Myślę, że to nie była chyba dobra decyzja. Co się stało? A, dobra, level up. No tak. Ja wiem, że level upy ożywiają w tej grze. Zaleta. No chyba największa zaleta. Level upów, jeśli chodzi o tą grę. No! Nie damy rady. Nie wierzysz w potęgę Jochna? Mogłeś bombę zrobić. Bombą nie zawsze trafiam. Ale spokojnie, damy radę. Czemu się widzę tam miksturkę? Dobra. Kolejny? Derp? Aha. A nie, dobra. Coś się zbugowało po prostu. Teraz wybierz, czy chcesz twoją zdolność, żeby była lepsza, czy chcesz jeszcze dłużej móc chodzić i strzelać? Zdolność, nie, tak? Nie, chodzenie i strzelanie, bo... Okej, no to wiesz chodzenie i strzelanie. Bo zdolnością nie trafiam. I teraz wszyscy szybciej chodzą, jeśli się nie mylę. Tak? To teraz zamknij. I gdzieś tu było miksturka. Może dalej nie idźmy. No, damy radę spokojnie, bo tak mamy ten. Skałę zbierania ekspów, więc no. Więc powiem ci tyle, siostra, musimy to wykorzystać. Uwaga, atakują cię. No zauważyłam. To czemu nie unikasz, tylko stoisz? Dobra. Tam jeszcze gdzieś jest butelka lecznicza, więc nie pamiętam. Źle się trzymamy. Tylko pamiętaj, że też nie ma sensu iść na bossa, jeśli nic z tego nie będziemy mieli, bo tam pójdziemy i pokona nas od razu. Zlepiej czasami pozwiedzać po prostu i tutaj, poekspić, pozbierać złoto, ulepszyć się bardziej. Akurat ja pamiętam, co to za boss, więc... Ja nie jestem pewna.
Ja pamiętam, więc po prostu wiem, co mówię. Nie opłaca się tam iść w takim stanie, w jakim jesteśmy obecnie. Już lepiej... Szyko! Ja też mam jeden kamień. Dobrze, dobrze, że masz. Dobrze, pamiętam, że kiedyś był chyba jakiś przedmiot, który zwiększał jakieś coś, w zależności od tego, im więcej kamieni się nosił? Pamiętam, że miałem kiedyś chyba coś takiego. Był taki. Właśnie pamiętam, że było, nie chciałem otwierać żadnych krzynków. Tak. I to był cud. A, dobra, to jest arena wyzwań na uratowanie Nypyca. Ale chodź, bo to odblokuje nam Nypyca. Not all in the caves were refugees. Some were just traveling. No to nie jest trudne jeszcze. Jeszcze. No, to chyba nam odblokuje sklepikarza. Fajna postać, chociaż nie szczególnie potrzebna. Dobra. A ile tu jest fal? Nie wiem, ale to już jest trzecia, pamiętaj, więc... Pierwsza właśnie. Nie przeczy o kolejnych falach. A, a dobra, nie mówiłam. Fal. Czyli to są fale wielofalowe. Takie strasznie dziwne. No ale cóż. Nie wiem, czemu tak teraz nagle mi się... To wszystko skojarzyło trochę z... Wieści Minem 2. He invited them to stop by his shop later, promising something for all adventuring needs. Dobra. Co to jest? Mhm. Ja to wezmę. Dobra, tylko chyba też musisz tego używać, by wzywać sobie jakiegoś tam posąga, czy co to tam jest. Halmu. No ale wiesz, co chodzi. Dobra. To teraz tylko szybko tu, zobaczyć co tam jest, bo coś tu jest. Siostra, ja idziesz? Ja myślałam, że to cenieszmy się. Co to jest? Nie wiem. Powiem wam szczerze, tego naprawdę nie znam. A, dobra. Dobra, musimy biec za tym, unikając wrogów. Ignoruj wrogów, ignoruj wszystko, po prostu musimy biec za nią, za tymi śladami. Co to nie powiem? To jest takie właśnie wyzwanie. Dobra, dobra. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale o to w tym chodzi właśnie. Co? Do not linger. A, dobra. Super. Super, nie złapię przez to. Nie ma szans. Przez to, że padłaś tutaj, to nie złapiemy tego. I przegraliśmy. Nie było trzeba tu iść. Ale chciałem sprawdzić, co to jest. A potem odezwała się ta, która bardziej lami. Tak czy jak mamy tak pieniądze, mamy inne rzeczy, więc jest. Mamy prawie 1000. O, i chyba zaczyna się historia. Tak. Trzeciej postaci. Kevin's need to help all began when his elder brother Mark left the house. Tak, sam w domu. His brother was strong, making any near him feel safe. But he left. Nareszcie zaczyna się wątek trzeciej postaci. Powiem szczerze, że to nie jest ta, którą bym chciał, ale dobrze, że się zaczyna wątek. No tak, bo tu się zaczyna po pierwsze losowo po części, a po drugie na bazie tego, jakie osiągnięcia zrobiliśmy. No, i mamy początek historyjki. To prawda, dopiero początek, więc jeszcze trochę to zajmie, ale... Zobaczmy, czy on nas zakazem, kiedy Margaret, tak, 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 mhm. Ale w nocy rodzinę. O, mamusia. And words from the wise. Są takie mini właśnie wątki teraz. I przy okazji chyba poza tym, że są wątki, to jeszcze mam nowe rzeczy do zrobienia. Co my tu mamy tym razem? A, wiedza o obeliskach. Czas trwania możemy obelisków ulepszać. Powiem wam szczerze, fajna funkcja później, ale zobaczcie, jakie tu drogie. Na obecny moment nie. Na obecny moment trzeba po prostu zainwestować w sztukę fajną. Walkę. Możesz inwestować jeszcze. Prędkość ruchu chociaż raz. Po prostu a reszta w walkę. Przy tego siostra po prostu trzeba co jakiś czas dorzucać resztę w damage'a. Bo jednak to jest najłatwiejsze, co nam pozwoli przetrwać. A teraz jeszcze parę wątków pobocznych. No i co to tam za strzałki? Nie wiem właśnie. Musiał być jakiś. Dobra, nieważne. Mother, cause worry, even in the best of times. This was far from the best of times. It had been more than a year since Mark, Mary's eldest son, had gone to live in the monastery deep in the forest. The same forest was now the source of such worrying news. No cóż,
I inne zakończenie jeszcze oczywiście, druga rozmowa rodzinna. I potem kończymy odcinek. Ben pondered over a map he received from a refugee. The Silk Caverns were a twisted maze of dead ends and venomous nests. But somewhere along the right path, Anea Dia, spirit of the Kaldipo Caves, rested. I to tyle. Można tu oczywiście jeszcze przeglądać różne rzeczy, typu bibliotekę z informacjami czy coś, ale... Na obecny moment, moim zdaniem, nie trzeba nic już o tym mówić, czy więcej robić. To by było tyle. Spodziewajcie się, że wraz z tym momentem Children of Mortarion będzie regularniejsze. Jak często? Tego wam nie powiem, bo w sumie to zależy od moich chęci, od tego jak uda mi się zgadać z siostrą i wszystkiego. Wierzyłam trochę czasu. Ale będzie. I tym samym też od razu ogłaszam, nie oznacza to końca jakiejś innej serii. Po prostu im więcej serii, tym lepiej, bo wiecie, często jest tak, że mam jakieś problemy z prowadzeniem, brak chęci czy coś, więc... Po prostu będzie, kiedy będzie, najłatwiej mówiąc. Nie spodziewajcie się jakiegoś konkretnego schematu, tak będzie najbezpieczniej. Czasami może być tak, że nie wiem, co drugi dzień będzie Children of Morta i innych gier nie będzie. Czasami będzie tak, że Children nie będzie przez cały tydzień, a nagle potem będzie 5 odcinków z rzędu. Tak. Po prostu oficjalnie ogłaszam, że to nie spodziewajcie się jakiegoś schematu. Będę nagrywał od dzisiaj jak chcę, co chcę, kiedy chcę i tyle. A na obecny moment to tyle. Dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Pa, pa. Hej, hej.